Ej, wszyscy się jarają jakimś jakąś bulwą. Tak, wszędzie chipsy, stripsy. Wszystko jest hiper, mega, mega z tym topinamburem. Topinambur jesz, jesteś kurwa debeściak. No totalne według mnie, tak pod kątem fejmu, coś w stylu jak iPhone, bo płacimy za taki badziew opór. Zajebiście ciężko tą w Warszawie dostać. Teraz sezon się skończył w lutym, mamy dzisiaj początek kwietnia. No i kurde, powiem wam, że się nałaziłem opór za tym, bo to tego nigdzie nie ma w ogóle, tak? Jakieś takie... Dobra, zobaczmy jak to smakuje w ogóle, co to jest. I czy się da to zjeść w ogóle, tak? Bo każdy to zachwala, mówi, że jest super zajebiste. Okej, zdrowe jest, bo tam ja biologię skończyłem, no to wiem, że to jest zdrowe, bo tam super jakieś wszystkie pierdoły zawiera, ale tak naprawdę cena, a koszt produkcji to ciągle jest do wszystkiego dodawany jako chips, strips, sałatka, co tam jeszcze jest z tego robią? O, zupę, krem, flambirowany topinambur, gotowany, smażony, pieczony, topinambur sous vide. No jestem sztos, szef kuchni, tak? Jak potrafisz sous vide, topinambur do wora wpierdolić w 60 stopniach go pierdolić na 5 minut i mam super zajebisty produkt. A tak naprawdę kupa według mnie i zresztą zaraz zobaczymy. No i patrzcie, i wielkie halo. Super mega pożądany produkt, warszawska scena gastronomiczna, normalnie sika jak to kroi. No i tak, topinambur można jeść na surowo. Także sprawdźmy to. Co to jest za dziura w środku? Pokroimy jeszcze inaczej. To sobie wykroimy. To tak trochę jak taka śliwka, tylko że bez pestki teraz wygląda, nie? Teraz tak. Teraz sobie to obierzemy. Twarde? No i co? I spróbujmy w ogóle jak to smakuje, ten cały fejm, żeby ocenić, czy wszyscy mają rację, że topinambur jest sztos w ogóle i że warto za to płacić, za te wszystkie przystawki. Dobra, sprawdzamy co to jest. Ale ma śmieszny smak. Szczerze, taki orzech włoski, połączony z rzodkiewką, połączony z surowym ziemniakiem. A, i z orzechem laskowym jeszcze. Ja bym to zmieszał. Super, 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 super. Także, excuse moi, szefowie kuchni, którzy mnie oglądają. Ja nie jestem szefem kuchni. Ja tylko to sobie jem różne głupie pierdoły, żeby zobaczyć, jak to w ogóle smakuje. Co to jest, bo wiele osób ogląda programy, a nie ma zielonego pojęcia. Z większością produktów się nie spotka, tak? W najbliższym czasie. Ciekawe, jaki będzie efekt końcowy tego jedzenia na surowo, nie? Ale według mnie, na tą chwilę, to jest sztos, taka konsystencja jabłka, rzodkiewki, ziemniaka, orzecha laskowego i orzecha włoskiego. Wszystko jakbyśmy zmieszali. Super. A no właśnie, mówiłem, że nie wiem jak to się skończy, ale tam internet mówi, że podobno pomaga na zaparcia. Aczkolwiek na surowo coś w stylu ziemniaka zjeść to raczej inna kwestia, taka przeciwna w porównaniu z zaparciem. No ale dobra, nie wnikajmy w szczegóły. Okej, okay, no i tak, mamy obrany topinambur i teraz zrobimy z niego sobie chipsy i te chipsy upieczemy. O, tak zrobimy. Można go gotować, piec, blanszować, chipsy, smażyć, wszystko, wszystko można robić z topinamburem. Wiecie co jest najlepsze? Topinambur usuwa alkohol z krwi. Także polecam. Ja lubię zajebiście słonecznik. A to jest jak słonecznik taki. Kurczę, jak to nasionko, tylko tak jakby było wielkie. Okej, teraz trochę na poważnie. Zrobimy sobie dzisiaj coś takiego jak chipsy z topinamburu. Ja sobie obrałem 6 takich bulw. No i je pokroję w formie chipsów, tak? Czyli na takie trochę... Akurat w tym przypadku będą to takie trochę grubsze kawałki. O, i zobaczymy jak to będzie się prezentowało, bo całość sobie upieczemy. W piekarniku po prostu, czyli bez żadnych tam sosów, kurwa, polew, farmazonów, przypraw, tylko po prostu wezmę sobie to, wrzucę je na blachę do piekarnika, tak jakbym frytki robił, bez oleju, bez niczego i sprawdzę potem jak to smakuje. Nie wiem ile to w ogóle piec, bo wszędzie w internetach jest, że na wyczucie krócej niż ziemniaki. O, to jest taka rada, że to krócej niż ziemniaki. No, trochę jak takie ziemniaki albo jak banan, tak to wygląda. Wrzucamy na blachę, wkładamy do pieca. 180 stopni. Ile minut to nie wiem, po wyglądzie zobaczę. I patrzcie, teraz tak jak jest w tych wszystkich programach kulinarnych, co oni robią? Może akurat nie keczupem, tak? Tylko jakimś innym badziewiem. Ale ja zrobię coś tak, żeby wyglądało jak zajebistego szefa kuchni. Patrzcie, co się dzieje. Sztos! Danie jest mistrzostwo świata w tym momencie.
topinambur ze zwykłym ketchupem. Bang! Jak to się nazywa? Food porn! Mamy food porn, topinambur i ketchup. Okej, to jest mój amuse bouche, tak? Nie jestem profesjonalnym kucharzem, nigdy nie byłem, nie zamierzam być. Gotuję sobie trochę prześmiewczo pod kątem tego, co się dzieje w mediach obecnie. I wam powiem, stworzyłem takie danie. Ketchup z topinamburem. Topinambur bez żadnych dodatków, tyle że obrany i upieczony. Sprawdźmy, jak to danie zajebiście smakuje. Bellissimo. No i tak, piekłem to jakieś 15 minut. Także internety trochę kłamią, bo mówią, że tam 7-8. A dalej to jest takie trochę... taka guma, nie? Za kilogram topinamburu płacimy 16 zł. O tej porze roku, czyli w kwietniu, czyli po sezonie, jest on zajebiście ciężko dostępny. No ale dobra, w Warszawce jesteśmy, to go tam dorwaliśmy. Pewnie teraz tak, oglądają mnie szefowie kuchni, kucharze, kelnerzy i mówią, co ten ziomek w ogóle może o tym mówić, tak? Powiem wam tak, to co myślę o tym na tą chwilę. Nie jestem kucharzem, nie byłem, nie będę. Takie jest moje zdanie. Także jak się nie podoba, łapka w dół. Jak się w miarę tam podoba, to łapka w górę. A jak chcecie zobaczyć kolejny jakiś głupi odcinek, no to najlepiej ten przycisk, taki subskrypcja, nie? Który tutaj jest gdzieś tu, albo tu, nie wiem, gdzieś tu będzie. Tu, o, tu będzie, dobra. Pani reżyser mi podpowiada. No, i tam wtedy wam się wyświetli na mailu, czy tam na czymś, że kolejny odcinek został dodany. No i teraz tak, przyszedł czas na moją taką tą mega subiektywną ocenę. Powiem wam, że jak na początku pocisnąłem temu topinamburowi, no i ja oceniam ten topinambur w wersji surowej na 7 punktów, w wersji upieczonej też na 7 punktów, bo to praktycznie się według mnie nie zmieniło. Aczkolwiek teraz mi wszyscy pocisną, jak ty to zrobiłeś, że chujowo, że było piec to dłużej, albo krócej, albo z olejem, albo z przyprawą, albo z jakimś tam innym farmazonem. No ale dobra, ja tak sobie to zrobiłem, jak zrobiłem. No i za nami 6 odcinek z serii Co to jest? Dzisiaj trochę odbiegłem od tego tematu, który był zawsze, tak, czyli filmy w miarę ogarnięte. Muszę nawiązać trochę do tematyki kanału i raczej do nazwy kanału, bo mi przyświecał cel, tworząc ten kanał, że wszystkie filmy kręcimy pod wpływem czegoś takiego. Dzisiaj to się udało. Oceńcie sami, jak to wyszło w ogóle, no. Prost. Dobra, zapraszam po więcej. Więcej odcinków niebawem, także utrzymamy, myślę, poziom. Dobra, bang, koniec tego odcinka. Patolog pozdrawia wszystkich, yo.